sonoro de The Yes, o sonoro de The Super! Yay! Cześć, Mordiska! Z tej strony Beka i witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj witam was w filmiku, w którym troszkę o sobie opowiem. Gdzieś są dzisiaj, jest 8 luty i są moje rodzinki. Yay! Ale się cieszę. I jako, że są moje rodziny, postanowiłam, że właśnie troszkę o sobie opowiem. Tak podam parę faktów o mnie, żebyście jakby mnie lepiej troszkę poznali. I jako, że mam 16 rodziny dzisiaj, to zrobię 8 faktów o mnie. Także bez zbędnego przedłużenia, zaczynamy! Tak jak już wspominałam, urodziłam się 8 lutego, czyli w zimie. I zima jest moją ulubioną porą roku. Lubię lato i ogółem jesień i wiosnę, ale w sumie tak najbardziej to jednak uwielbiam zimę. Pomimo tego, że jest cholernie zimno, to jednak ten krajobraz jest taki piękny, jest wszędzie śnieg, ten puch i ogółem i uwielbiam, jak chodzę po tym śniegu i tak te buty skrzypią, ten śnieg skrzypi pod butami, czy cokolwiek, nie wiem jak się mówi po polsku. Ach. Niestety w tym roku na święta nie za bardzo chciało się śniegowi spaść na naszą ziemię, szczególnie w Polsce. Ale za to teraz jest tak pięknie, wczoraj tak śnieg napadał, wow. Akurat w moim mieście tak napadało śniegu, że o Jezu, jak pięknie jest. Może to się wydawać troszkę dziwne, ponieważ ja jednak jestem osobą, która nie za bardzo przypada za kolorem białym ani jasnością, ale jednak zima jest taka piękna, jak wszędzie jest tak biało, tak jasno i... Ach! Jestem dziwnym człowiekiem, a właściwie stworzeniem. I tak jak w sumie moja mama nazywa mnie zawsze zimorodek. Jestem zimorodkiem, ponieważ... Tak, jestem zimorodkiem. Jej! Teraz troszeczkę krótka historyjka o tym, jak zaczęło się u mnie z Pet Shopami. Tak, o który nagrałam, czyli tak, LPS. Mówiłam troszeczkę o tym, jak właśnie u mnie się zaczęło z Pet Shopami, a teraz może powiem o tym, jak się właściwie zaczęło z nagrywaniem na YouTubie. A więc to się chyba w sumie zaczęło od tego, że jak zaczęłam się nimi bawić, Pet Shopami, to tam zaczęłam je zbierać. I potem chyba zaczęłam ogółem wchodzić na internet, komputer, jakoś... W ogóle miałam swój własny komputer, to zaczęłam właśnie oglądać na YouTubie filmiki. I jakoś tak trafiłam na filmiki właśnie z Pet Shopami. Pamiętam, że to były wtedy... Pamiętam, że głównymi RPS tuberkami, które oglądałam, było Andy 100, Sagira RPS TV, Susanna Ginger i jeszcze właśnie jedna, której przepraszam, ale nie pamiętam jak się nazywa. Próbowałam ją znaleźć, ale chyba usunęła kanał, bo nie mogłam właśnie nigdzie znaleźć, jak ostatnio próbowałam ją znaleźć na YouTubie. I tak właśnie jak oglądałam u Sagiry właśnie filmiki, szczególnie Szkoła Diabła z krwawej ręki, to po prostu jakoś mnie tak zachęciło, że hej, czemu by samemu nie spróbować? No i akurat moja dawna przyjaciółka również kolekcjonowała figurki LPS i właśnie ona też stworzyła sobie kanał. Ja nie wiedziałam jak to zrobić, więc musiała mi to tata pomóc. No i tak zaczęłyśmy nagrywać. Ona miała trochę więcej subskrypcji, a ja trochę mniej, ponieważ ja bardziej stawiałam na jakość filmiku, tak żeby było wszystko właśnie ładnie zmontowane i wszystko ok. I ja właśnie dalej taka jestem, ja nie jestem taka, że nagram byle co i od razu mogę to wrzucić albo po prostu bez cięć, tylko ja po prostu muszę zrobić coś, jakieś edytowanie czy cokolwiek. Jestem po prostu perfekcjonistką czy cokolwiek, jak to się nazywa i ja robię wszystko samemu i muszę to zmontować, żeby było jak najlepiej, co często jest uciążliwe. No i tak właśnie stworzyłam swój pierwszy kanał, potem był kolejny kanał i jeszcze jeden, na którym potem zaczęłam nagrywać gry. Potem się skończyły Pet Shopy, zaczęłam nagrywać na osobnym kanale, gdzie już robiłam vlogi i gameplaye. No a potem tak się stało, że znowu wróciłam do Pet Shopów. Właściwie głównym chyba powodem było to, że zdobyłam właśnie tą kamerę, którą teraz nagrywam. Dzięki czemu mam o wiele, wiele lepszą jakość niż kiedy nagrywałam aparatem. No a poza tym już mam wprawę w montowaniu i jakoś tak jak zobaczyłam te figurki, to jakoś tak zachciało mi się z powrotem nagrywać i tak jakoś to wyszło, że znowu zacząłem oglądać LPSTube i chciałam znowu dołączyć do tego. Kolejnym faktem jest to, iż jestem mango z jebem! Jeb! Coś mi odwala dzisiaj. Tak, jestem otaku, a jak bardziej wolę to ująć mango z jebem. I anime interesuję się od około 4 lat. Jezus Maria, już czasu minęło. Przecież ja dopiero to zaczęłam oglądać. Ogólnie to jak byłam mała, to często leciały właśnie w telewizorze różne bajki. Początku myślałam, że to chińskie bajki, tak jakby moja mama to mówiła. A okazało się, że teraz już wiem, że to było po prostu Studio Ghibli, tak mi się wydaje, że tak się nazywa. I to jest japońskie, że to było anime, ale mimo wszystko ta bajka, którą oglądałam, przerażało mnie i od tej pory po prostu jej nie lubię. Mimo tego, że lubiłam ją oglądać, to były pewne rzeczy, które mnie po prostu w jej bajce przerażały. Chociażby ta stara babcia taka, czy to dziecko, które było po prostu...
potem jakoś tak około pod koniec, albo w połowie 2013 roku, zaczęłam oglądać na YouTubie, zobaczyłam właśnie jakąś taką animację. Zboczoną animację, ale nieważne. I tak zobaczyłam właśnie ten filmik i był taki troszeczkę dziwny i tak ja chciałam się dowiedzieć, co to jest. Potem zobaczyłam właśnie na YouTubie więcej. Potem pojawił się AMV, czyli Anime Music Videos, tak. I tak oglądałam tego coraz więcej, aż w końcu się zainteresowałam, co to jest. I potem zdarzyło się moje pierwsze anime, kiedyś nie wiedziałam, co to jest w ogóle anime, że to w ogóle jest anime. Tak to oglądałam tą serię, to było 12 odcinków pewnego anime, którego nie będę mówić. Nieważne, jaki to jest gatunek. I tak potem mój kuzyn, który jak się okazało, że też oglądał anime, mi podpowiedział, abym sobie oglądała właśnie Naruto. I ogólnie potłumaczył mi więcej, co to jest anime. Moim pierwszym anime to właśnie było takie jedno inne, po prostu właśnie to, co oglądałam, co jeszcze nie wiedziałam, co to jest anime, a moim pierwszym anime, które wiedziałam już, co to jest anime, było Naruto. I od tego czasu właśnie oglądam anime, teraz właśnie ostatnio jak oglądałam to Fairy Tail, jestem w odcinku chyba 30 drugiego sezonu. I tutaj na przykład właśnie z tyłu macie przypinki dwie z Break, boże kurwa, co, jaki Break? Undertaker z Kuroshi Tsuji oraz figurka Lau z Kuroshi Tsuji i Uta z Tokyo Ghoul. Jeżeli chodzi o moje ulubione gatunki, to jest to Shonen, czyli takie głównie walka i głównie tasiemce takie długie, czyli które mają kilkaset odcinków, na przykład Naruto, Bleach, Dragon Ball, One Piece. To są głównie właśnie shonen, czyli głównie walka, jakieś magiczne moce czy coś takiego. Horror, gore, jak na przykład Another jeszcze nie oglądałam, ale na przykład Corpse Party, to jest właśnie taki jeden gatunek. Komedia to na przykład nienawidzę ogółem romansów, czy tam jakieś komedii romantycznej, ale komedie same po prostu uwielbiam. Czy na przykład Kaichou wa Maitsuma. To jest komedia, ale jakby troszkę tam romansu między właśnie Misą i Usujem. Mimo wszystko to uwielbiam to anime, jest zajebiste. Nie oglądałam jeszcze ostatniego odcinka, bo nie chcę po prostu jeszcze tego skończyć. Albo właśnie, bo Toradora. A Taiga jest zajebista. Taiga ona jest po prostu... Taiga uwielbiam, bo Taiga mi przypomina po prostu mnie. To, że jest właśnie takim tsundere, jest mała, niska, jest agresywna i jest troszkę wredna, ale jednocześnie ma te wszystkie emocje, które przed wszystkimi chowa i ma jakby taką swoją barierę, za którą jakby się chowa i jakby nie pozwala nikomu do siebie zbliżyć. I to po prostu jakby po prostu widzę w niej siebie. Tak się zrobiło troszkę... Co nie chyba moim ulubionym gatunkiem jest to yaoi. Ach. Tak, nic lepszego od podałów. No. Kolejnym faktem jest to, iż ja właśnie bardzo kocham zwierzęta i też chciałam, moim marzeniem było uczyć się jazdy konnej. Jak byłam mała w podstawówce, nie pamiętam, która to była klasa, ale pojechaliśmy raz na wycieczkę do pewnej stadniny, która jest niedaleko mojego miasta. Mieliśmy właśnie okazję tam przyjechać się bryczką i tam nie pamiętam, czy też właśnie mogliśmy wejść na konia i jakby mieć taką małą przejażdżkę, czy nie, ale bardzo mi się to spodobało. Nie wiem, czy w tym samym roku, czy kilka lat później, tak jest, nie wiem, no kilka, dwa, trzy, jeden, jakoś tak. Postanowiłam, że chciałabym się nauczyć jazdy konnej. No i wtedy właśnie sobie tak pojechałam z rodzicami i jeszcze tam właśnie z moją tą dawną przyjaciółką. No i dobra, weszłam na konia, miałam jakby jedną pierwszą lekcję. Trochę się bałam, nie mogłam wykonać paru rzeczy, ale niestety... alergia. Ogólnie mam pewną genetyczną chorobę, dzięki której właśnie, znaczy gdzie jakbym mogła jeździła właśnie na koniach, to trochę jakby te lekcje jakby mi trochę pomagały, ponieważ... Tylko, że ona też mnie trochę utrudnia, bo jednak trzeba trzymać nogi właśnie w tych... Jezu, ja zapomniałam. Już tyle lat się nie zajmowałam, jakby nie interesowałam końmi, że aż zapomniałam, kto się nazywa. Trzeba trzymać nogi, a mi nogi wypadały, ponieważ ja mam właśnie takie trochę problemy z nogami przez tą genetyczną chorobę. Najgorsze co jest to właśnie ta alergia. Ponieważ jak zeszłam z tego konia, to potem automatycznie całe nogi były obsypane. Nieważne, że miałam grube getry i ogółem, że nawet jakbym miała dżinsy, to i tak bym miała całe obsypane. Po prostu mam taką upartą alergię na w sumie wszystko, na jakoś mam alergię na, chociażby zaczynając od alergii na kurz, na pokarm. Przez jakiś czas to ja w ogóle nic chyba nie mogłam jeść. Sierść i ogółem tam jakieś pyłki czy wszystko i tak dalej. Jak jestem w stanie zaakceptować wszystkie inne jakieś tam moje choroby, czy chorobę tam z tarczycą, czy jakieś, nie właśnie nawet tą genetyczną chorobę, tak choroby na alergii, tej jednej pieprzonej alergii na sierść, to nie mogę po prostu znieść. Zwierzęta to są jedyne stworzenia, które właściwie kocham w tym świecie. I chciałam bardzo właśnie nauczyć się jazdy, ale ta pieprzona alergia mi nie pomaga, nie po prostu nie pozwoliła. Ale już wszystko to nie zmienia faktu, że w przyszłości mam zamiar prowadzić jakąś fundację albo coś, żeby pomagać zwierzętom. Poza tym całe szczęście, że jest takie coś jak Star Stable, czyli taka gra, w której się właśnie gra, jest gra online o koniach i to jakby... Tak mogę w jednej ileś setnej sobie jakby spełnić moje marzenie o jeździe konnej. A jeżeli chodzi o moje ulubione rasy koni, to jest to na pewno Tinker i Shire. Ponieważ te konie są takie duże, ogromne, masywne i ogólnie ta sierść jest taka piękna i włosy mają taką długie grzywy i ogony. Poza tym kocham, jak konie właśnie mają, nie pamiętam w ogóle jak to się nazywa, ale że mają takie włosy przy kopytach. To jest po prostu takie, piękne. Piąty faktem jest to, iż
Uwielbiam, interesuję się różnymi rzeczami takimi creepy, jak na przykład creepypasty, czy horrory, czy w ogóle anime, horrory, jakieś czasem zjawiska paranormalne. Lubię oglądać właśnie w telewizji jakieś zjawiska, takie filmy dokumentalne o zjawiskach paranormalnych, czy coś związanego z kosmitami na YouTubie, czy jakieś duchy, czy coś takiego. Mimo tego, że czasami to jest trochę głupie, ale mimo wszystko to i tak to uwielbiam. I czasem faktem jest to, iż jestem mieszańcem. Chodzi mi tutaj o styl. Jak ja to nazywam, styl życia. Mianowicie jestem jakby mieszańcem emo, metalheada, punka czy cokolwiek. Jeżeli chodzi o mój wygląd, ponieważ mam grzywkę, noszę koszulki z zespołami, jeansy podarte, wszystko czarne, tramki, glanopodobne buty, ponieważ glanów prawdziwych nie mogę mieć ze względu na moją chorobę. Poza tym noszę same łańcuchy, wszystkie ćwieki, kolce mam przyczepione do właśnie mojej kamizelki z naszywkami zespołów i takiego tego typu różne rzeczy. A na to lato w tym roku mam zamiar sobie pofarbować końcówki włosów na czerwono oraz mieć kolczyka. Jej! Mój gatunek muzyczny, czyli pewnie już się możecie domyślić, że jest to po prostu metal, głównie metal i rock, a ogółem to jest też rock alternatywny, metal, metalcore, hardcore, post-hardcore, emo-core, co jeszcze istnieje, power metal, heavy metal, grunge, i takie różne. Jeżeli chodzi o moje ulubione zespoły, to teraz macie całą listę, które się pojawiają. Wszystkie zespoły, które słucham w tym czasie, właśnie teraz i ogółem moje ulubione. Ale oprócz tego gatunku lubię też słuchać dubstepu oraz rapu. Oraz soundtracki z anime, gier i filmów. Tak w zasadzie opowiedziałam bardziej o swoich zainteresowaniach, aniżeli swoim charakterze, ale nic. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam was do kolejnych, innych, następnych moich filmików. Korona, wracaj! Do zobaczenia z Karoliska, pa pa! Gitara, płakro!